Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Wiedźminie 3, Dziki Gon, Dzikość Serca, to quest, jakim będziemy się zajmować w dzisiejszym odcinku, no ale na pewno nie w okolicach Białego Sadu. To miejsce i ten quest, tak właśnie ten quest ma miejsce w Velen. Tylko jeszcze tutaj chciałem wam pokazać jedną fajną miejscówkę, bo pograłem troszeczkę od ostatniego odcinka. No jakieś 2 godzinki, ale żadnego questa nie uruchomiłem, ani pobocznego, ani tym bardziej głównego. Tylko chciałem wam po prostu pokazać miejsce, gdzie fajnie można farmować neckerów. A tak właściwie to, co oni pozostawiają po sobie, czyli mutageny, bo spójrzcie, ile tego mam w ekwipunku. Gdzie są moje mutageny? Gdzie? Chyba tutaj. No spójrzmy, no jest ich od cholery, ale można by było tak stwierdzić, jakbyś nie wiedział, jaki to jest rozmiar, ale tak. Mutagen z gryfa, ale jeszcze do tego większy zielony, większy niebieski, większy zielony raz jeszcze, większy niebieski raz jeszcze, zielony mutagen to jest ten zwykły, ale nie mniejszy, i niebieski mutagen. No i oczywiście jeszcze w postaci delikatne zmiany, właśnie za sprawą mutagenów nastały. Bo teraz mamy moc znaków plus 40% za sprawą większego niebieskiego mutagenu, który daje do mocy znaków 10%. No ale w połączeniu z 3 innymi też ze znaków właśnie ten buff jest większy, ten bonus wynosi 40% aż. Nie inaczej, gdzie było to miejsce, gdzie fajnie można było farmować neckerów i mutageny, jakie zostawiają po sobie. Okej, dokładnie, do tego miejsca się cofałem zawsze i teraz tak, na południowo-zachodni kraniec mapy, czyli tutaj gdzieś. Trzeba się udać. No ostatnio mi się przestały po prostu neckery pojawiać, ale mam nadzieję, że po wyłączeniu i włączeniu konsoli sytuacja będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Że te neckery tam jeszcze będą. Coś tam jest. Chyba to są właśnie neckery, więc pozwólcie, ja przygotuję sobie ard. Bo zmieniłem też mój wiedźmiński miecz stalowy na... właśnie wiedźmiński, ale z cechu żmij. Dobra, są inne kery, ale teraz pamiętajcie, że mój srebrny miecz na potwory ma też bonus do wykańczenia przeciwników. Po prostu dostajemy dodatkowe doświadczenie chyba o 10%, jeżeli będziemy w ten właśnie sposób dobijać. Ja zacząłem z tak małym zdrowiem, czy od tyle razy mnie zdążyli już uderzyć? Dobra, jeden kolejny raz wyglebiony. No moc znaku większa o 40%. Plus w wardzie wrzuciłem 2 punkty, bo w Velen wypuściłem się na najbardziej południowy kraniec mapy i najbardziej na północny zachód. No i okazało się, że tam były znaki mocy, więc podejrzewam, że w innych krańcach mapy też będą. Ale póki co trzeba się nimi zająć. Kurde, no nie padają za każdym razem, ale dobijanie zawsze działa, zabija po prostu. To dobija przeciwników, a nie jest tylko zwykłym criticalem. Więc naprawdę warto z tego korzystać. Więc teraz obok Igni Ard jest znakiem, którego używam najczęściej. Ej, dobra, jeszcze 2 neckery gdzieś tam są. No jest ciekawe, czy zostawią jakieś mutageny dla mnie? No kurde, mam nadzieję, że tak. Ale też moment wyprowadzenia Ardu liczy się. W tym, czy gościu się wywali, czy nie. Wyprowadzenie w trakcie, kiedy on wyprowadza atak, czyli jak skacze, jak jest w powietrzu, w stanie nieważkości. No wtedy praktycznie w 90% przypadków to działa. No ale dobra, zobaczmy, co zostawiają neckery po sobie. No pazury i oczy. Ale też... niebieskie mutageny, czasami zielone. No czerwone bardzo, bardzo rzadko, jeżeli w ogóle. No ale patrzcie, już mamy 2 mniejsze. A z 3 mniejszych można za pomocą alchemii zrobić normalny niebieski mutagen, a z 3 normalnych niebieskich mutagenów można zrobić większy. Więc sobie wyobraźcie, ile ja tego dostawałem tutaj, kiedy mogłem sobie zrobić 3 większe. No i teraz się dziwię, czemu nie ma możliwości z 3 większych zrobienia czegoś jeszcze większego. Na przykład, nie wiem, ogromnego mutagenu. Ale to może później, jak rozwinę bardziej swoją alchemię, bo tam jeszcze nic nie wrzuciłem przecież. A skąd nowe punkty? No te 2 znaki mocy właśnie. Czy tam miejsca mocy. Ej, ostatni necker. Ale kurczę, twardo stoi na ziemi. Ale nie jest do końca i nie na długo. No i właśnie za takie dobijanie 20% więcej do doświadczenia. Za zabitego przeciwnika. No, poziom żaden nie wskoczył od tego, bo jak już wspominałem dużo wcześniej, najwięcej doświadczenia dostaje się właśnie za wykonywanie zadań, więc tylko tutaj wam pokazałem to i lecimy robić dzikość serca. No i najlepsze było to, że tutaj można było teraz koło tego drogowskazu, do którego właśnie biegnę,
no, przymedytować jakieś, no, do następnej godziny, czyli czasami to było no, dosłownie 15 minut, 20, chyba raz nawet mi się zdarzyło, że 5 dosłownie. Minutek przymedytowałem i oni się od razu respawnują, więc tych mutagenów można zdobyć dużo w naprawdę krótkim czasie. No ale dobra, do Velen. Zresztą pokażę wam, jak wygląda mapa teraz moja w Velen po tej krótkiej przebieżce. Velen, ziemia niczyja. Dobra, dalej już chyba wycofam i do mapy. Aha. Więc tak, no dużo znaków zapytania. W tym rejonie w ogóle nie byłem, no ale byłem już tutaj. Oczywiście, bo to jest żyłowisielców, tutaj zaczęliśmy. Nie, ale byłem tutaj, tu jest samotna skała i miejsce mocy. No ale znalazłem po drodze znak zapytania i oczywiście nie szerokim łukiem, naprawdę szerokim łukiem. No ale też byłem tutaj, na południowym skrawku mapy. Popłynąłem sobie łódką, ale szczerze popłynąłem stąd. Poszedłem tędy, tędy, tutaj, w tym miejscu. Tu znalazłem miejsce mocy, ale poszedłem dalej, dalej, dalej. Stwierdziłem, kurde, tu nic nie ma i udałem się tu. A stąd, żeby pomijać okoliczne wioski, bam, łódeczką, aż tutaj właśnie, w to miejsce. Powiecie, dziwne umiejscowienie łodzi, tak tuż przy drodze, no ale kurde, tutaj dopłynąłem, mielizna, sorry, trzeba było wyjść. Nie, ale okej, dzikość serca najbliżej wsi Wrzosowa. No mógłbym od razu do samotnej skały wam pokazać nową miejscówkę, bo w ogóle wiwernę gdzieś tam widziałem i zabiłem. No ale spokojnie, jeszcze będą się pojawiać pewnie. Był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik. No Hendrik nie żyje, to już bardzo dobrze wiemy. Nie, teraz dzikość serca, czyli pomagamy jednemu z mieszkańców wioski odnaleźć zaginioną żonę. Ja osobiście podejrzewam Małgorzatę, jej siostrę. Bo to była jak? Hela? Helena? Hanka? Kurde. No jedno z tych imion na samocha. Honorata? Nie, Honorata na pewno nie. Bym zapamiętał. No i też w sumie spotkanie z baronem nas pewnie czeka w najbliższej przyszłości. Podobno wie, gdzie jest Ciri. Nie, ale teraz zauważyłem, że w Velen są zdecydowanie dłuższe loadingi, niż miało to miejsce w Białym Sadzie, więc tak jak mówiłem wcześniej, będę wycinał twardo. No ale teraz z racji tego, że już gadałem w trakcie jego trwania, no to nie będę tego wycinał. No bez przesady. Można ciąć, ale no nie wszystko, nie będę sobie w pół zdania ucinał. Po prostu to by było głupie. No ale w sumie czy aż tak głupie, żeby tego nie zrobić? W końcu piechol, super. Ogólnie gracz o bardzo dużym doświadczeniu, ale kiepskich umiejętnościach. Czy on by nie był w stanie tego zrobić? Nie, ale dobra, spokojnie. To może zacznijmy sobie od przysłowiowego save'a. Jop. Dobra, no na najlepszym miejscu, czyli pierwszym. Bo tam był mój save z mojej gry poza nagraniem. Ej, co to jest za wieża? Mnie tam nie było. Ale w ogóle dobra, bo Geralt jest troszeczkę chorowity teraz, albo przynajmniej brakuje mu troszeczkę zdrowia, więc zdrowe mięcho, a jakżeby inaczej, ulubiony przysmak Geralda z Rivi, najczęściej spotykany po prostu, nie, ale serio, co to jest za wieża, chcę zobaczyć przynajmniej. No kręciłem się tutaj, ale nie wchodziłem wszędzie, no już na pewno nie w takie miejsca, które mogą być jakimś sidequestem. No bo czasami po prostu po wejściu w takie miejsce jesteśmy uraczalni cutscenką, a tutaj bym nie był w stanie nagrać dla was. Opuszczona wieża. Kurde, ale wszystkie opuszczone wieże muszą mieć jakieś wrota. Ej, kurde, co się stało, Geralt? Ej, mamy też drogowskaz od razu. Nie, dobra, to bardzo miło. Ale ja szukam wejścia. Nie, no tutaj jakoś z boku chyba nie. Bardziej bym podejrzewał właśnie jakąś jaskinię, bo ta wieża jest wysoka, okej. Ale może mieć też bardzo głęboką piwnicę. Nie, ale okej, dobra, spokojnie. Dzikość serca, tego mi brakowało. Chcemy, kurde, wystartować z jakimś questem. No to biegniemy. Mam zbadać okolice przy pomocy wiedźmińskich zmysłów. Okej, mamy chyba... Moment, weźmy to na słuch. Jakieś delikatne warczenie. Chyba dźwięk łap ocierających się o piasek. Chyba psy, a może wilki. No i tak dobrze to nie rokuje. Wilki. Czy zjadłyście żonę mojego klienta? Kurde, no oby nie, ale patrzcie ile wilków leży. No najwięcej to udało mi się trzech przeciwników dobić. I to były nekery oczywiście, bo tam tylko się kręciłem głównie. No patrzcie, no wszystkie trzy, a tylko dołożyłem dwa punkty w ard.
No ale kiedy wpadnie nowy poziom i będę mógł mieć nowy mutagen, to chyba znowu wrzucimy tam niebieski. I będziemy rozwijać inne znaki. Ej, ooo, kascenka. No i właśnie dlatego nie chodzę w obrębie pobocznych questów. Wiedźminie. Ej, siostra, Małgorzata, tak? Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Ty ją zabiłaś. Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilem, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Czyli ty ją zabiłaś. To było przyznanie się do winy. Autentycznie. Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. U twojego boku. O to chodzi, tak? Nie. Znajdę ją, ale nie zależy ci na siostrze? Kurde, wiadomo, ona ją zabiła. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich... Inaczej, zwrócili się znowu uwagę, że ona już mówi o siostrze w czasie przeszłym, że już jej nie odzyska na pewno. To jest pewnik, bo ona wie po prostu, co się z nią stało. Choćby i życie na to strawił. A że musiałby się mścić na niej... No to wiecie, nie, no pewnie, że znajdę ją, oczywiście. Nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, wiedźminach. Nie macie serca. Nie mamy serca dla winnych, kurde. A raczej winna jesteś. Dobra, ale pozbierałem jeszcze surowe mięso. Albo nie, wątroby wilków. Plus skóry. Ej, ale stop, to jest pies. To jest zwykły pies, to nie jest wilk. No właśnie, więc to będzie wskazówka. Rozbebeszony pies. To raczej nie robota człowieka. No pewnie, że zbadaj ciało, a czemu miałbym odejść? Rany cięte jak od długich szponów. A tu wyrwane kawałki ciała. No, czyli może jednak jakiś potwór. I może Małgorzata faktycznie chciała, żeby jej przyszły chłop, wdowiec, został jej partnerem tylko dlatego, że po prostu zależało jej na jego życiu. Albo chciała uhonorować pamięć po siostrze. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Nekery? Może? Nekery mają głębokie pazury. No dobra, tych śladów jest więcej. Ale gdzieś prowadzą? No nie, no w dalszym ciągu. Kurde, nie, zbyt szeroki rozstaw pazurów, jak na Nekera. Może niedźwiedź? O kurde. Aby on dopadł niedźwiadek? Oj, stop. A nie, bo to niebieskie... Pięknie, jeszcze piechol daltonista do tego. Czerwone frędzelki Geralda, a nie trop. No pies zbadany, ale stop. Mogę zbadać jeszcze raz go? Mogę nawet, z dużej odległości, jak widzieliście. No pewnie, że odejdź. Bo pewnie trzeba iść za śladami pazurów. Czyli podejrzewam, że gdzieś tutaj właśnie, w te rewiry, ale nie, kurde. Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwał ją na strzępy. O kurde. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. Wilkołak? Dobra, no to unikajmy pełni księżyca i powinno być spoko, prawda? Znajdź leże wilkołaka. Kurde, Geralt, to nie jest mądre. Na szczęście mam ulepszone bronie. Jeszcze przez 3,5 minuty ponad. Spieprzył na drzewo? Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. No na drzewo, Geralt. Na drzewo, serio. Chyba, że właśnie on schodził z drzewa. No ale patrzeć na kierunek, no to nie, no właśnie idziemy w złym kierunku. No tu i na drzewo. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Jak nie, kurde. Jeszcze coś na ziemi. No dobra, powiedzmy, wspiął się na drzewo, tu jest taka fajna wystająca gałąź, może poszedł w tym kierunku. Nie. Znowu tylko czerwone frędzelki Geralda. No cholera, no. No wejście na drzewo, no ale wspinał się po skałach. Cholera, dobra, cicho, no, przeczesujemy. A może właśnie w korony drzew trzeba spojrzeć? Może leże wilkołaka jest na drzewie? A to jest takie fajne, duże drzewo akurat. A tutaj fajna roślinka, jaskółcze ziele. No tylko właśnie nie wiem, po co mi ona teraz, już jaskółkę mam, tylko potrzebuję alkoholu, żeby uzupełniać zapas, tak właściwie. Nie, no dobra, roślinki też są potrzebne w dalszym ciągu. Nie, to jest rzeczona Hanna. Rozszarpana na strzępy. Podobnież. No ale znamy Wiedźmina, wiemy, że to nie musi być faktycznie to. To jest cały czas tylko domysł.
jedno wielkie przypuszczanie, że być może to jest Hanna, a tak naprawdę, no, nie wiadomo, może to jest inna kobieta. Może Hanna jest wilkołakiem na przykład. Albo to Małgorzata ją rozszarpała. Bo ona jest wilkołakiem. Nie, serio, tych możliwości jest tak wiele. Więc dlatego się dziwię, czemu tylko saga gier o Wiedźminach jest wyprodukowana w ten sposób, napisana w ten sposób, że questy poboczne naprawdę nie dzieją się w ten sposób, jaki przewidujesz. Że nic nie jest białe albo czarne, tylko odcienie szarości, że po A nie jest zawsze B, tylko czasami Z nawet. Po prostu wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna wiary i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Nie no. Cholera, wspiął się na no dobra, ale te czerwone ślady jeszcze są czerwone, więc może... Może faktycznie, no ale kurde, no jedna strona przecież, Geralt. No co jest grane? Cholera, wspiął się na... No wiem, wiem. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. No szukam bardzo usilnie i teraz nawet wnikliwie, bo bardzo powoli. No ale okej, wspiął się tu na drzewo. To jest faktycznie ta gałąź, ewentualnie tam jeszcze. I to by się dalej mieściło w obrębie kółka. Kółka poszukiwań. Albo tak właściwie obszar brzmi lepiej, nawet bardziej profesjonalnie. Trzeba zwiększyć obszar poszukiwań! Nie. W takiej sytuacji najlepiej by było się ustawić w 10 chłopa w odległości, nie wiem, 2 metry od siebie. Albo na wyciągnięcie ramion i przeczesywać metr po metrze. Nie, ale serio, kurde, troszeczkę w topa, bo zazwyczaj takie ślady widać z daleka. Nie, no, przyspieszmy delikatnie kroku może. Mam coś czerwonego, coś czerwonego. No, Geralt mówił, żeby szukać na ziemi. No, inaczej, łudził się, że może coś znajdzie na ziemi, póki co ja nie znalazłem nic. Więc dobra, ej, chyba nie pokręćmy się, póki ja tego nie znajdę, jeżeli to w ogóle jest tutaj. Haha, jest, nareszcie, kurde. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło, dawno nie brało kąpieli. No nie wiem, czy wilkołaki mają w swoim codziennym harmonogramie zadań kąpiel. Chyba, że kąpiel w krwi. A w ogóle, czy wilkołaki mogą mieć w swoim codziennym harmonogramie cokolwiek, skoro pojawiają się tylko podczas pełni księżyca? Ej, teraz zapach już, tak? Geralt niczym pies. Dobra, za zapachem można podążać. To już jest zdecydowanie łatwiejsze. Ja niczym po nitce do kłębka. A może po smrodzie do wilkołaka? To lepsze teraz przysłowie. Wychodzimy poza obszar, ale obszar się zmienił. Dobrze. Okej, mam nadzieję, że nie spotkam jakiegoś... No. Nie gub tropu, Geralt. Zaniuchaj tam ładnie, super niuchaczu. Nie pamiętacie? Super niuchacza ze świata według Ludwiczka? Kurde. A, co, odbił się od drzewa, tak? Albo otarł się tylko on, nie? I teraz, ej, może on tutaj wyznaczał swój teren? No, jak jesteśmy w jego rewirze, ej, nie, to mnie zaprowadzi do chaty pewnie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Męskie! Odbiera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu. Wilkołak albo Hulk. Albo Hulk Hogan też może być. Ej, dobra, tam mamy... No, coś co warczy. Czy to warczące coś to będzie... Nie, to jest tylko niedźwiadek. Dobra, może nie tylko, bo niedźwiedzie są duże, ciężkie i ogólnie ciężko się z nimi walczy. Ale tutaj już będziemy podpalać. Bardziej niż próbować przewrócić. No i postrzał z kuszy z pół metra. Pięknie, piechol. No, dobra, no to tak. Myśliwy nie chciał zapolować sobie na niedźwiadka, który był tuż obok jego własnego domu. No, ale co nie zmienia faktu, że Geralt zrobił to z chęcią. I z prostotą, lekkością, łatwością. Chatka na uboczu. Tutaj pewnie poprowadziłby mnie trop. Chatka myśliwego.
Tu coś mogę podpalić, ale też strzępki ubrania chyba widzę. Geralt, badaj. Badaj, kurde. Nie chcesz badać? To zbadajmy wnętrze. Wejście. I to wygląda jak wejście do jaskini. A też mamy znacznik, jakby co. Kierunkowskaz. A tak właśnie drogowskaz. No dobra, do leża wilkołaka. Zapraszam. Dobra, co my tu mamy? Niedźwiedzia skóra. No tutaj jelonek jeszcze w całości, nikt go nie rozszarpał. Okej. Wzmocniona skóra. Warto podnosić takie rzeczy. Ej, tamto kalcjum coś tam też mi się przyda na pewno, bo widziałem gdzieś to w alchemii. Skrzyneczka. I tamte kartki pewnie są bardzo ważne. Czeladnicze narzędzia płatnerskie i korony. Kusza. I bełty wybuchowe. I 50 pasków ze skóry. No nieźle. Nie, serio. Nie spodziewałem się rzeczy w tak dużych ilościach. Dobra, najpierw skrzynki, później czytadełka. A, potrzebuję klucza. Gdzie ja znajdę klucz? Pewnie poza chatką. Pewnie właściciel tej skrzynki ma klucz przy sobie. Nie, ale sprawdźmy od razu tą kuszę, bo przy okazji będę mógł wam jeszcze pokazać mój miecz. Ale najpierw jeszcze faktycznie kuszę sprawdźmy. Dokładnie to samo. Dobra, prawie dokładnie. Tam mam plus 117%, a ta, której nie używam, 116%. Wartością się nie różnią w sumie. Nie, ale okej, mamy jeszcze tutaj rękawice gorsze oczywiście od tych, które mamy. Ale miecz. Miecz, którego aktualnie używam. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmii. Tak po prostu. Plus jeszcze run dodający 20 do przebicia pancerza. Chyba ten run... tam jest napisane zresztą. Ten run, kamień runiczny. Ej, no tak mówmy. Będzie pięknie, nie będę miał problemu z odmianą tego wyrazu. To jest też problem z rodzajnikiem, bo jest albo runa, albo run. Ten run, albo ta runa. Albo to runo, ale runo leśne. Tu co innego zupełnie. Nie no, pomniejszy kamień runiczny, Svarug. On dodaje przebicie pancerza. No jeszcze jeden mi się przydał, bym tutaj sobie wrzucił do innej broni z wiedźmińskiego cechu żmii. Nie, dobra, no to tak, tutaj zamknięte, pozostają karteczki do przeczytania. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. No pewnie ten, kto tutaj spał, albo ten, który tutaj pisał. Nie, przeczytajmy to oczywiście. Chcę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi z tym wilkołakiem i czemu Hanka nie żyje. Bam. Jestem tym, kim jestem, nie zmienię tego. Koszule z blekotu i eliksiry z łez dziewicy działają może w opowieściach starych bab. Ale nie na mnie. Trzeba się z tym pogodzić, za to widzę, że miłość Hanny i dyscyplina, którą sobie narzuciłem, dają rezultaty. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie, z dala od ludzi, z dala od Hanny. A tak przychodzi i mija, budzę się z poranionymi rękoma i smakiem krwi w ustach. Może lepiej, że nic nie pamiętam. Co innego zabić zwierzę z łuku, a co innego rozszarpać je kłami i pazurami. Tu, z dala od ludzkich siedzib, nie skrzywdzę przynajmniej człowieka. Miłosierna mieli tele. Miej w opiece tych, którzy się tu zapuszczą. Cholera, romans Hanki z myśliwym, myśliwy jest wilkołakiem. Oczywiście, Hanka wypuszcza się kiedyś, mimo tego, że on jej mówił nie, nie idź za mną, nie w przeddzień pełni, nie, po prostu nie. A ona i tak poszła i biedny rozszarpał ją, teraz nic nie pamięta. A może, kurde gorzej, może pamięta i właśnie dlatego go tutaj nie ma. Może się wypuścił gdzieś indziej. No dobra, te tajemnicze notatki nie zmieniły obiektywu tego zadania. Wytyczne dalej są znane. Trzeba dostać się pod podłogę jakoś. Bo tam jest wejście. Podobno, ale to bardzo możliwe, że z drugiej strony chatki po prostu. Aha, albo tutaj. Pod samą chatką. Dobra, mamy ślady krwi. Albo aby ktoś kogoś ciągnął tutaj. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. To się chyba ciekawe gdzie. Przeszukaj leży wilkołaka. Z miłą chęcią. Wjazd na chatę Geralda to jest zawsze super wydarzenie. Tak wjechać z Ardu na drzwi. Kurde. Ale właśnie stop, kurde, wilkołak. No to i save.
na ostatnim nilfgaardzkim łączniku. I dobra, wiecie co? Zróbmy sobie delikatny cliffhanger, jak to kiedyś już zrobiłem z Gryfem, czyli do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!